Panie lektorze, jest pan uwielbiany przez widzów. Widzowie doceniają te błyskotliwe teksty. I ja się w takim razie zastanawiam, dlaczego pan wciąż nie pokazuje swojej twarzy? Czy nie chciałby pan skorzystać z tego uwielbienia właśnie? I takiego może... Ale znaczy wiesz co, no ja sobie z tego uwielbienia korzystam, to jest fajne, ja mogę sobie na Instagramie pogadać z ludźmi. Ale na własnych warunkach. Tak, ale na własnych warunkach. Dzięki temu, że nie pokazuję swojej twarzy, nie płacę tej ceny, którą płacą inni moi znajomi celebryci. Ja pracuję z tymi ludźmi, z różnego rodzaju celebrytami, pracuję no już tak ze 20 lat, czy nawet ponad 20. I ja widzę, jaką cenę oni płacą za to wszystko. To jakie są te negatywy? Wiesz co, no, jeżeli po naszej rozmowie ja będę miał ochotę wejść do baru obok redakcji i w biały dzień napić się piwa, to mogę to sobie zrobić i tyle. I nikt nie zrobi mi fotografii, nikt nie będzie za mną biegał. Jeżeli będę miał ochotę wyjść z domu w powyciąganych dresach, bo akurat tak mi strzeli do głowy, mogę to zrobić, oni nie. I dlatego wolę sobie pozostać w miarę anonimowy, choć przychodzi mi to z coraz większym trudem, ponieważ no jakby część osób tropi mnie dosyć skutecznie, co jest oczywiście dla mnie bardzo miłe i dosyć zabawne i troszeczkę bawimy się w takie podchody. No ale póki mogę pozostać jeszcze w cieniu, to sobie w tym cieniu postoję. No i właśnie, bo pojawił się Instagram, pojawiły się live'y, gdzieś tam coraz więcej jest pana lektora w mediach. Ja to bardzo doceniam. Jak pan się czuje po tej stronie? Czy pan myśli, że kiedyś w końcu to pęknie zupełnie i pan lektor będzie postacią publiczną? No ja sądzę, że opcje są dwie, albo... Musiałby pan zniknąć, albo po prostu... Tak, albo pan lektor się znudzi, no bo też jest taka możliwość, albo jeżeli to będzie trwało, to pewnie któregoś dnia pęknie, no bo to, no ja nie utrzymam tej tajemnicy zbyt długo, no ale tak jak mówię, póki jest to jakaś tajemnica, to niech sobie nią będzie. Jasne.